Cześć, z tej strony Maniek44, a dzisiaj zapraszam Was na recenzję repliki Spesa Arms SA-46. Spesa wraz ze swoją serią polimerowych replik LKM Core sprawia, że słowo lekki nabiera nieco dosłowniejszego znaczenia. W tym samym czasie powodując nieco kontrowersji, bo dla wielu osób KM w airsoftie zaczyna się powyżej 7 kg. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się modelowi SA-46. Zobaczymy, jak wygląda z bliska, jak się go rozkłada, co siedzi w gearboxie oraz jakie ma osiągi. Ale standardowo zacznijmy od małego unboxingu. Replika przychodzi do nas w bardzo dużym zadrukowanym kartonie z rączką, a w środku znajdziemy instrukcję obsługi, ogólne zalecenia korzystania z repliki, wycior, chwyt przedni na szynę RIS, magazynek pudełkowy na 2500 kulek oraz oczywiście replikę SA-46. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Replika ze złożoną kolbą mierzy około 84 cm, a z w pełni wysuniętą mierzy około 92 cm. Z magazynkiem pudełkowym replika waży ponad 5,6 kg. Replika w większości wykonana jest ze wzmocnionego polimeru. Jedyne elementy zewnętrzne wykonane z metalu, prócz śrubek i pinów, to lufa zewnętrzna wraz z tłumikiem płomienia, dwójnóg i jego mocowanie, wszystkie szyny RIS na froncie, dźwignia zwalniacza lufy, gniazdo magazynka, spust i kabłąk oraz prowadnica kolby. Z drugiej strony repliki jeszcze znajdziemy metalową prowadnicę chwytu przeładowania oraz jego zaślepkę. Cała reszta repliki wykonana jest ze wzmocnionego polimeru. Zmniejsza to wagę, ale nie zauważyłem, aby wpływało negatywnie na sztywność repliki. Przede wszystkim nie ma się wrażenia, jakby replika miała się rozpaść. Powiedziałbym nawet, że sprawia dość solidne wrażenie. Idąc od frontu znajdziemy metalowy tłumik płomienia, po odkręceniu którego ujawni nam się 14 mm lewoskrętny gwint, dzięki czemu możemy zamontować na przykład tłumik. Idąc dalej znajdziemy wbudowany metalowy dwójnóg. Aby go otworzyć, wystarczy ścisnąć nóżki do siebie. Dwójnóg oferuje łącznie 3 pozycje: złożoną, rozłożoną w dół oraz możemy go rozłożyć do przodu. Wysokość dwójnogu można regulować wciskając blokadę, mamy 3 wysokości do wyboru. Metalowy front RIS oferuje nam sporo miejsca na dodatkowe akcesoria, ale też ukrywa w sobie miejsce na akumulator. Wystarczy pociągnąć dolną okładzinę w dół i ukaże nam się okablowanie z bezpiecznikiem zakończone wtykiem mała Tamiya. Miejsca niestety jest dość mało jak na tak dużą replikę i mi wraz z przejściówką na TDANS udało się upchnąć jedynie LiPo 11.1 turniczy nanotech 1200 mAh. Dlatego też postanowiłem dorobić przedłużkę i wypuścić ją u góry, dzięki czemu mam łatwy dostęp do akumulatora i mogę tu zmieścić nawet kostkę 1800 mAh lub większą. Replika posiada system szybkiego dostępu do lufy. Wystarczy nacisnąć dźwignię zwalniacza lufy i ta wyskoczy nam do przodu. Teraz możemy wyciągnąć zewnętrzną i wewnętrzną lufę wraz z komorą hop-hop do przodu. Funkcja bardzo przydatna, gdy zdarzy nam się zacinka na strzelance. Aby włożyć lufy z powrotem do repliki, pierw polecam zamontować lufę wewnętrzną. Trzeba trafić wypustką na komorze w wcięcie w replice. Montując lufę zewnętrzną, polecam w końcowej fazie wcisnąć dźwignię zwalniacza lufy i dopiero dopchnąć lufę. Element mocujący na lufie wykonany jest z polimeru i nie warto go uszkadzać, wpychając lufę na siłę. Tak muszka, jak i przeziernik wykonane są z polimeru i są nieregulowane. W zestawie otrzymujemy wykonany z plastiku magazynek pudełkowy na 2500 kulek z napędem elektrycznym. Aby dostać się do środka, wystarczy zdjąć boczną ściankę. Trzyma się na dwóch zaczepach. Magazynek zasilany jest dwoma bateriami AA. Pomimo swoich rozmiarów, miejsce na kulki mamy przygotowane tylko w górnej jego części. Napełnić go możemy przez małe drzwiczki w górnej części magazynka, ale wygodniejszy sposób moim zdaniem to wsypanie kulek bezpośrednio do komory po ściągnięciu ścianki. Magazynek ma dwa tryby pracy. Auto, w którym podkręca się cały czas podając kulki,
oraz Sound Control, w którym trybie podawać będzie, gdy wykryje głośny dźwięk dzięki mikrofonowi zamontowanemu w podajniku. Dodatkowo mamy wyjście na jack 3,5 mm do zewnętrznego przycisku. Nie jestem w stanie powiedzieć, na jak długo wystarczą baterie, ale replika była ze mną już na dwóch strzelankach i wystrzeliła łącznie około 6000 kulek, a baterie nadal dają radę podkręcać magazynek. Aby podpiąć magazynek do repliki, pierw wpinam podajnik do gniazda magazynka, a dopiero następnie wpinam magazynek w dolny zaczep. Aby ściągnąć magazynek, najpierw odpinam magazynek z dolnego zaczepu, a następnie wypinam podajnik z gniazda magazynka. Replika współpracuje również ze standardowymi magazynkami Stanag używanymi w rodzinie replik AR-15. Sam przetestowałem magazynki S-Mag, Midcap Spesna Arms na 70 kulek, Highcap od G&G Predatora, Highcap od SH-12 oraz Highcap od SH-B12. Wszystkie magazynki siedzą i podają kulki. W przypadku niektórych, jak S-Mag, trzeba było je dobić, aby się zaczepiły. Aby dostać się do regulacji hop-upu, musimy podnieść pokrywę zamka. Blokowana jest na dwa przyciski w tylnej części, które wystarczy wcisnąć i możemy podnieść pokrywę do góry. Tutaj mamy dostęp do komory hop-up i jej regulacji. Kręcąc pokrętłem w lewo, zwiększamy moc podkręcenia kulki, a kręcąc pokrętłem w prawo, ją zmniejszamy. W replice mamy tylko jeden tryb ognia, czyli ogień ciągły, zatem replika nie posiada selektora ognia, a jedynie blokadę spustu. Gdy blokada z lewej strony jest wciśnięta, to spust jest zablokowany, a gdy wystaje, to spust jest odblokowany. SH-46 posiada regulowaną teleskopową kolbę z 5 punktami nastawy. Na stopce kolby dodatkowo znajdziemy unoszoną metalową podpórkę kolby, dzięki której część ciężaru repliki przenoszona jest bezpośrednio na bark i pozwala to na wygodniejsze korzystanie z repliki. Kolba, zwłaszcza w pozycji całkowicie wysuniętej, posiada bardzo duży luz. Prócz systemu szybkiej wymiany lufy, w replice nie zabrakło systemu szybkiej wymiany sprężyny. Aby się do niego dostać, wystarczy jedynie odkręcić blokadę tylniego pinu, wybić sam pin i cała kolba opuści się w dół, ukazując tył szkieletu gearboxu. Trzeba jeszcze unieść pokrywę zamka, a następnie pozostało wcisnąć prowadnicę sprężyny i odciągnąć górną blokadę. I już możemy wyciągnąć prowadnicę sprężyny wraz ze sprężyną. Równie łatwe jest zamontowanie sprężyny z powrotem w replice. Zobaczmy zatem, jak rozebrać replikę i dostać się do gearboxu. Zacznę od demontażu lufy zewnętrznej wraz z lufą wewnętrzną. Tak jak pokazywałem wcześniej, naciskam dźwignię zwalniacza lufy i wyciągam wszystko do przodu. Lufa zewnętrzna wykonana jest z metalu, ale obsada lufy już ze wzmocnionego polimeru. Po kilku wyciągnięciach lufy widać już na niej ślady. Dlatego polecam robić to zawsze z wciśniętą dźwignią zwalniacza lufy, aby nie uszkodzić mocowania. Mosiężna lufa wewnętrzna ma długość 350 mm i zamontowana jest na niej metalowa rotacyjna komora hop-up. Rozmontowywanie komory zaczynam od ściągnięcia o-ringu blokującego pokrętło. Teraz po przekręceniu pokrętła w odpowiednie miejsce mogę go ściągnąć. W międzyczasie wypadł mi dystanser, który montowany jest w tym miejscu. Kolejny element do zdemontowania to klips. Teraz mogę wysunąć lufę wraz z gumką z komory. Niebieska gumka, którą widzicie, nie jest oryginalną gumką montowaną w replice. Z tą miałem niestety sporo problemów. Przede wszystkim jej kołnierz za bardzo wystawał i blokowały się na nim kulki. A po drugie, gumka po jednej strzelance straciła prawie całą łatkę. Dlatego zmieniłem ją na niebieską gumkę E&L, która działa bardzo dobrze i na niej nie miałem żadnej zacinki, nawet używając kulki Core. Jest to jedyny element, który polecam wymienić od razu w replice. Pora dostać się do dedykowanego pancernego gearboxu. Zaczynam od ściągnięcia dolnego chwytu i odpięciu wtyków Tamiya oraz bezpiecznika z okablowania. Następnie przy użyciu bitu imbusowego 2,5 mm odkręcam dwie śruby po lewej stronie repliki. Kolejne dwie po prawej stronie. Oraz po odciągnięciu chwytu przeładowania jedną z prowadnicy chwytu. Uchylam pokrywę zamka oraz ściągam chwyt przeładowania.
Teraz pozostało odkręcić nakrętkę tylniego pinu oraz wyciągnąć pin. Zaczynając od przodu szkieletu, wyciągam go lekko do góry, po czym powinien dać się wyciągnąć w całości. Przed rozkręceniem szkieletu wyciągam łożyskowaną prowadnicę wraz ze sprężną główną. Rozkręcanie rozpoczynam od wykręcenia śrubki Phillips od prowadnicy chwytu, przeładowania i demontażu jej. Następnie odczepiam przewód plus oraz minus silnika oraz przecinam trytytkę trzymającą przewody. Minus mogę całkowicie odłożyć na bok. Teraz przy pomocy bitu imbusowego 2,5 mm mogę odkręcić 10 śrub trzymających połówki szkieletu razem. Nie odkręcam jedynie dwóch śrub trzymających mikrostyk. Następnie mogę ostrożnie ściągnąć połówkę szkieletu, uważając na przewody przechodzące przez niego. Jak na przebieg około 6000 kulek, to szkielet jest dość czysty. Smaru nie jest ani za dużo, ani za mało. Powiedziałbym, że wszystko nasmarowane jest odpowiednio. Łożyska kulkowe, na których kręcą się zębatki, mają średnicę około 8 mm, ale swoją budową różnią się od standardowo spotykanych łożysk w replikach ASG. Wyglądają na dość wytrzymałe. Zastosowane w replice zębatki to standardowy zestaw o przełożeniu 18:1. Zębatka silnikowa posiada 4 zęby przeciwpowrotne, a zębatka tłokowa nie posiada zamontowanego opóźniacza. Zestaw jest poprawnie spodkotkowany i całkiem ładnie się kręci. Zębatki napędza zwykły krótki silnik. Jeśli miałbym obstawiać, co pierwsze zdechnie, to on. Zobaczmy na pneumatykę. Tłok posiada pełną metalową szczękę, ale na ostatnim zębie widać ślady zwiększonego zużycia. Polimerowa głowica tłoka posiada 6 otworów wentylujących i nie posiada łożyskowania. Polimerowa głowica cylindra posiada dość twardy gumowy zderzak oraz dużą, dobrze doszczelniającą uszczelkę i mosiężną dyszę. Polimerowa dysza ma długość około 21 mm oraz nie posiada doszczelnienia. Popychacz wykonany jest z dość twardego plastiku. W replice pomimo dość krótkiej lufy zamontowany jest metalowy cylinder typu 0. Szczelność układu jest bardzo dobra. Co ciekawe, pomimo braku doszczelnienia na dyszy, układ nawet z wysuniętą dyszą trzyma szczelność. Traci ją dopiero z wsuniętą dyszą. W replice zamiast standardowej kostki stykowej zastosowany jest mikrostyk. Po otworzeniu wygląda on tak i powiem szczerze, że myślałem, że po dwóch grach z Lipo 11.1 będzie widoczny jakiś nagar na stykach, ale ten wygląda praktycznie jak nowy. Niemniej muszę tutaj dodać, że zdarzyło mi się kilka razy, że mikrostyk się jakby skleił i replika strzelała nawet po puszczeniu spustu. Wiemy, jak replika wygląda w środku, a teraz pora na chronowanie. Replikę chronuję na kulkach 0,28 g marki Spesna Arms oraz akumulatorze Turniji Nanotech 11,1 V 1200 mAh. Hop-up jest ustawiony pod wagę kulek. Średni wynik to około 1,33 J i 321 FPS. W przeliczeniu dla kulki 0,20 g, dla której producent deklaruje około 400 FPS, daje nam to 379 FPS, więc trochę mniej niż deklarowane. Szybkostrzelność wynosi około 14 kulek na sekundę. Testy strzeleckie przeprowadzam również na kulkach 0,28 g marki Spesna Arms i z racji, że kręcę recenzję po dwóch strzelankach, to już na niebieskiej gumce E&L. Na dystansie 30 metrów nie ma najmniejszego problemu trafić w cel z całkiem niezłym skupieniem. Podobnie jest na 40 metrach. Dystans 50 metrów również nie jest większym problemem, choć widać, że kulki są lekko zdmuchiwane w lewo. Na dystansie 60 metrów rozrzut jest widocznie większy, ale nadal większość strzałów trafia w cel,
Sądzę, że korzystając z cięższych kulek można by wykorzystać nadmiar powietrza i zasięg by się lekko zwiększył. SA-46 wykonana jest w dużej mierze z polimeru, ale nie brakuje sporej ilości metalowych elementów. Wykonanie jest poprawne i prócz dużego luzu na kolbie nie ma co szukać specjalnie luzów na innych elementach. W replice nie zabrakło systemu szybkiego dostępu do lufy, jak systemu szybkiej wymiany sprężyny. Jedynie miejsca na akumulator mogłoby być więcej. Wewnętrznie replika nie zawodzi. Dostajemy pancerny szkielet gearboxu, w którym działa pneumatyka trzymająca nieźle szczelność. Zębatki są poprawnie spodkładkowane, a wszystko jest równie poprawnie nasmarowane. Jedynie co może martwić, to widoczne zużycie ostatniego zębu na tłoku oraz dość słaby silnik. Poza gearboxem nie mogę nie wspomnieć o gumce z za długim kołnierzem, która nie tylko spowodowała problemy, ale uszkodziła się po jednej strzelance. Jest to element, który osobiście polecam niezwłocznie wymienić. Bardzo dobrze w tym miejscu sprawdzi się niebieska gumka E&L. Jeśli chodzi o osiągi, to na chronografie osiągnęliśmy nieco mniej niż deklaruje producent. Ale same osiągi nawet na standardowej gumce, gdy działała, były niezłe. A po wymianie na E&L widoczny był zasięg nawet 60 metrów, z czego czuję, że na cięższych kulkach mogłoby być nawet troszkę lepiej. Dla kogo zatem jest SA-46 czy też każdy inny KM z serii Core Special Arms? Moim zdaniem może być dobrym uzupełnieniem arsenału, gdy na przykład okazyjnie chcemy pobiegać z czym innym niż szturmiak. Dodatkowo mniejsza waga może być pomocna w przypadku długiego użytkowania repliki na przykład dużych strzelankach czy też milsimach. Oczywiście jeśli w zasadach nie będzie zapisu o minimalnej wadze repliki. Osobiście replikę miałem ze sobą na dwóch strzelankach i wystrzeliłem około 6000 kulek i bawiłem się z nią przednie. Możliwość strzelania długimi seriami i dosłownie zasypywanie przeciwnika kompozytem ma swoje zalety, ale też nie będę kłamał, daje sporo frajdy. Pod warunkiem, że nasz portfel przeżyje wystrzelenie paczki kulek na strzelance. Replika nie jest oczywiście idealna. Największym jej problemem jest gumka hopa, która w mojej sztuce mocno wystawała i powodowała problemy. Z tego co się dowiedziałem, w kolejnych partiach jest plan, żeby zmienić ją na inną, ale w razie czego polecam ją po prostu wymienić. Ja u siebie przetestowałem niebieską gumkę E&L i spisuje się bardzo dobrze. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dajcie znać, co sądzicie o prezentowanej dzisiaj SA-46, a jeśli taką macie, to jak Wam się spisuje. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego.